W dwóch meczach z zespołami w Bielsku mamy 4 punkty, to się nie cieszyć, tak? No dzisiaj się cieszymy, nie ukrywam, że teraz jest tak chwila po meczu, że się bardzo cieszymy i gratuluję chłopakom przede wszystkim tej determinacji, o którą jakby cały czas prosimy, żądamy i chcemy, żeby ona występowała co tydzień. Tym, że po tym trudnym początku sezonu mamy punkty, mamy zwycięstwa. No to też jest powód do zadowolenia, tym bardziej, że drużyna znowu walczy, a dzisiaj pokazuje, że potrafi wygrywać. No tak, no podstawą tego wszystkiego jest na pewno taka ta determinacja i taka powtarzalność w tym wszystkim. Absolutnie nie możemy też powiedzieć, że w tych pierwszych, chciałbym już o tym zapomnieć, żebyśmy do tego nie wracali, ale zawsze gdzieś się to w tym wszystkim przewija. W tych pierwszych trzech meczach też nie można odmówić na pewno nam chęci zwyciężania, ale porównując teraz te wszystkie na pewno kolejne mecze, były o ten jeden kilka procent, były na pewno więcej tej determinacji, okazywaliśmy, żeby strzelić tą bramkę, a przede wszystkim nie stracić bramki. Dzisiaj też dobrze, że kolejny mecz zagraliśmy jakby w defensywie na zero, chociaż przy tej ostatniej sytuacji PKS-u mieliśmy bardzo, bardzo dużo szczęścia. To ja zapytam, czy możemy mówić o pewnych problemach kadrowych, no bo dzisiaj kilku podstawowych piłkarzy zabrakło na boisku, tak? Z ostatniego meczu nie dbały, Kowalczyka, no tak, można wymienić. Łukasz Kowalczyk dostał urazu w meczu z rekordem, Dawid dostał urazu na treningu środowym. I to jest szansa dla pozostałych zawodników. Ja powiedziałem, że mamy kadrę 24 zawodników. Jestem grupa młodzieży rocznika 2000, ale oni myślę, że jeszcze muszą walczyć na pewno o to, żeby znaleźć się przynajmniej 18, ale kadra, która jest wybierana przez nas trenerów na mecz, ma zawsze możliwość gry i zaprezentowania swoich umiejętności. Dzisiaj dostał taką Kamil Witkowski i uczestniczył w zwycięskim meczu. Także do kolejnego meczu tydzień, ale ja zapytam o kolejny mecz, bo rywal jest znowu wymagający, silny. Pokazał, że kryzys ma za sobą, bo wygrał na rekordzie, tak? No, powiem tak, no, piłka nożna to też jest pewne, jakieś są serie w tym wszystkim wygranych, przegranych meczy w tym wszystkim. Gratuluję Pniówkowi, gratuluję trenerowi, bo trener też nam składał gratulacje po tym, jak wygraliśmy w Wałbrzychu, więc pewno też czekał, aż jego drużyna zwycięży i pewno będzie ciekawy mecz, bo wiem, że trener tutaj nas obserwuje, my kontaktujemy się ze sobą, więc przyjaźnimy się, czy może duże słowo, ale wymieniamy sobie poglądy, ale na końcu no, będziemy o nim pominali tego, żeby wygrać. Czego życzycie najbliższy tydzień? Zdrowia przede wszystkim u zawodników. No i zimy, żeby nie było już, no, chyba kolejnego etapu. Myślę, że to już jest za nami. Dziękuję bardzo.